No ja tylko powiem tyle, że z punktu widzenia historycznego rozumiem pana pragnienie do bycia poddanym ani obywatelem, prawda, bo to się zaczęło właśnie w Paryżu swego czasu od egalite, później była urawniłowka, czyli ubezchołowienie, a teraz na Zielonej Wyspie jest platforma. Wszystko dotyczy obywatelstwa, prawda? Tak. Dlatego rozumiem to, co pan powiedział, tak mi się wydaje. Jeszcze mam jakieś pytanie, bardzo proszę. Ja się może nie tyle pytaniem, ale chcę się podzielić pewnym doświadczeniem, bo po przyjeździe do Kanady pracowałem bardzo długo z Czechami i poznałem prima ballerinę z opery i baletu w Pradze, jej pierwszego męża, który był pierwszym ministrem kultury w Czechach, i jej drugiego męża. Do czego zmierzam? Ona mi opowiedziała, bo Czesi są narodem najbardziej zlaicyzowanym w Europie, a jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, pozbyli się, że tak powiem, masonerii, komunistów, ubeków i innych ludzi. I no, ona mi opowiedziała... Z tym pierwszym to bym polemizował. I ona mi opowiedziała, co się stało, jak pierwszy rząd czeski został tworzony, bo tych było kilkunastu opozycjonistów z Havlem, więc Havel zadzwonił do swoich kolegów z lat 68, między innymi tutaj w Toronto była grupa, oni mieli swój teatr własny, tak samo jak my byliśmy zorganizowani. No i między innymi jej mąż, pierwszy mąż, został ministrem kultury. Co się stało? Że zaczęli obradować, no i no to zobaczymy, co mamy w teczkach służby bezpieczeństwa. I się, pierwsza rzecz, która się okazała, że 80% dziennikarzy pism czeskich byli agentami służby bezpieczeństwa albo WSI, czyli wywiadu wojskowego. Więc co oni zrobili? Ja referuję to, co ona mi mówiła, że doszli do wniosku, nie ma sensu robić żadnej ustawy, tylko opublikować wszystkie nazwiska, przede wszystkim dziennikarzy. Odsunęli dziennikarzy. A później podali drugą falę nazwisk, czyli falę współpracowników służby bezpieczeństwa, wywiadu wojskowego, czyli tego WSI naszego, bo była służba bezpieczeństwa, WSI, wywiad wojskowy, także trzy fale agentów i oni ich wszystkich podali i zrobili tą ustawę dekomunizacyjną, gdzie tam sekretarz gminny nie mógł przez 10 lat piastować. I co się stało z Czechami? Dlatego, że ja mieszkałem w Jeleniej Górze i widziałem, jak to się od strony ekonomicznej w Czechach toczy, że praktycznie, gdybyśmy popatrzyli się na przestrzeni 20 lat, co się stało w Czechach, że oni się pozbyli afer gospodarczych. Nie było afer gospodarczych takich jak w Polsce, na tą skalę nie było FOZ-u, nie było tych wszystkich innych milionów dolarów wyprowadzonych z Czech i to, zrobili laicy, tak? Czyli niewierzący ludzie po prostu doszli do wniosku, że żeby przeżyć, żeby ten mały naród mógł przeżyć, należy to zrobić. Więc podsuwam panu taki temat, może w końcu ktoś pana puści. To jest trochę to jest podkoloryzowana wersja tej historii najnowszej Czech. O ile mi wiadomo, to nie było dokładnie tak różowo, aczkolwiek rzeczywiście Czesi przeprowadzili skutecznie te trzy wielkie akty. To jest dekomunizacja, lustracja i reprywatyzacja, tak zwana reprywatyzacja, czyli zwrot mienia zagrabionego. Oczywiście Tak. Natomiast druga, nie wiem, w którym miejscu pan pójdzie w swoim filmie, nie wiem, w którym miejscu, natomiast dla mnie fenomenem, to już uciekam i zmieniam temat, dla mnie fenomenem XX wieku i fenomenem północnej Ameryki jest to, że jeśli się popatrzymy na Stany Zjednoczone, które nagromadziły największy, że tak powiem, w jednym kraju największe skupienie naukowców i od strony technicznej, i od strony nauk socjalnych i społecznych, to mamy pewien fenomen. Przypomnę panu, co przeczytałem, to było jakieś 20 lat temu wywiad z Brzezińskim. Więc Brzeziński mówił taką rzecz, że on był jednym z pierwszych, który zaczynał w Stanach Zjednoczonych nauki sowietologiczne.
W latach 80. około 200 doktorantów było każdego roku sowietologów. A ci doktoranci, każdy produkował magistrów i każdy produkował jeszcze licencjatów, tak. I niech proszę zwrócić uwagę, co się dzieje, że wszyscy widzieli, że Związek Radziecki się załamał na wojnie w Afganistanie, gospodarczo się załamał. I co się dzieje? Kilkudziesięciu dziennikarzy, CNN, Fox News i kilku jeszcze innych dziennikarzy ogłupiło 300 milionów ludzi i namówiło ich na to, że na kolejne wojny na Bliskim Wschodzie. I wszyscy wiedzą o tym, że to się nie da utrzymać. I proszę mi powiedzieć, jak pan rozwiąże ten fenomen, że nieprzystawalność wiedzy intelektualnej, wiedzy socjologicznej z fenomenem propagandy. Proszę pana, wracając jeszcze do Czech, no to taka mi się przypomina anegdotka, że Petruszka Szustrowa, sygnatariuszka karty 77, a później w tym krótkim okresie przed rozpadem Czechosłowacji na Czechy i Słowację, wiceszef bezpieki czeskiej, wiceminister spraw wewnętrznych, Petruszka Szustrowa tak to krótko zdiagnozowała, że w Czechach to wszystko pewnie lepiej poszło, dlatego że mieliśmy mniej opozycji i komuniści nie mieli się z kim dogadać. I coś w tym rzeczywiście jest, dlatego że cała ta opozycja licencjonowana przez komunistów no powinna być analizowana, jej historia, między innymi w kontekście trustu. Prawda? I tu przechodzę do sowietologów amerykańskich. Jeden z ciągle jeszcze na tym świecie, jeden z takich najwybitniejszych sowietologów działających w Stanach Zjednoczonych, profesor Kalambi, niejaki Seweryn Bialer, był, no nie wiem czy mentorem, ale w każdym razie był postacią znaczącą w edukacji także i Zbigniewa Brzezińskiego, wspomnianego wyżej. Otóż Seweryn Bialer na Kalambi pracował już na przełomie lat 50. i 60., a jakie miał wcześniej akademickie doświadczenie, jak jego kariera wyglądała? Otóż był wcześniej rektorem w PRL-u, to się nie nazywało wprawdzie rektor, tylko komendant. Był komendantem szkoły milicyjnej w Szczytnie. I po 56 roku został wyeksportowany z PRL-u i został wybitnym amerykańskim sowietologiem, który jeszcze na początku lat 80., chyba w 82 roku, taki cytat gdzieś trafiłem, mówi: Związek Sowiecki ma tak ogromne rezerwy, że jest zupełnie niemożliwe, żeby czekał go jakikolwiek kryzys, ani w tej dekadzie, ani w następnej to się nie stanie. No więc takich profesorów sowietologów zatrudniono na amerykańskich uniwersytetach, no i w związku z tym mamy rezultat, prawda? Mamy rezultat. Mamy tych jakichś nauczycieli w Teksasie, którzy świętują święto rewolucji bolszewickiej, świętują kolejną rocznicę. O tym, proszę Państwa, o tym wzajemnym przenikaniu się elit jest kilka wzmianek w części drugiej filmu Transformacja, która to część zaczyna się dla zmylenia przeciwnika właśnie tutaj, za oceanem. Oh!